Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych. Dzisiaj jesteśmy na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i nie bez powodu. Porozmawiamy sobie bowiem o Eugenii Lewickiej i Józefie Piłsudskim, ostatniej wielkiej miłości marszałka, dzięki której powstała ta piękna uczelnia. Eugenia Lewicka, piękna lekarka pochodząca z dalekich Kresów, młodsza od marszałka o blisko 30 lat. Pracowała w ulubionym uzdrowisku marszałka w Druskiennikach, i tam też w 1924 roku poznał ją Piłsudski. Lewicka od razu mu zaimponowała, gdyż wprowadzała nowatorskie metody leczenia. Zalecała dużo ruchu, gimnastykę, świeże powietrze i sport. A to marszałek wysoko cenił. Poza tym zawsze uwielbiał kobiety z Kresów, zawsze uwielbiał Kresy. Twierdził, że to, co najlepsze w Polsce, jest na Kresach. Piłsudski coraz chętniej przyjeżdżał do Druskiennik, ale od 1924 przyjeżdżał tam bez żony i bez dzieci, co wcześniej było regułą. Aleksandra Piłsudska tłumaczyła, że klimat Druskiennik jej podobno nie służył, co było raczej dość dziwne wobec osoby, która wychowała się w Suwałkach o praktycznie identycznym klimacie. Jeżeli nie służył jej klimat Druskiennik, to raczej uczuciowy, a nie ten właściwy. W 1927 roku Piłsudski założył Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, czyli zalążek dzisiejszego AWF, gdzie obecnie się znajdujemy. Oczywiście znalazła tutaj zatrudnienie Eugenia Lewicka, weszła także do Rady Instytutu. Marszałek zachowywał się bardzo nietypowo, zawsze unikał wszelkiego rodzaju rautów czy oficjalnych uroczystości, natomiast bardzo chętnie pojawiał się tutaj na Bielanach. Co więcej, wciąż wjeżdżał do Druskiennik, ale zawsze towarzyszyła mu Eugenia Lewicka jako jego przyboczny lekarz. Romans trwał 7 lat, a Piłsudski coraz mniej dbał o zachowywanie pozorów. W grudniu 1930 roku Piłsudski wjechał na kilka miesięcy na odpoczynek, na Maderę. Towarzyszyło mu tylko dwójka lekarzy. Doktor Wojczyński i właśnie Eugenia Lewicka. Eugenia niespodziewanie wróciła po 2 miesiącach, a Piłsudski z Wojczyńskim zostali jeszcze miesiąc na Maderze. Co tam się stało? Wiadomo, że po powrocie już się nie kontaktowali. Możliwe są dwa wyjaśnienia. Pierwsze i najprostsze to po prostu, że Eugenia po 7 latach związku zaczęła wymagać od Piłsudskiego samookreślenia się. Być może znudziła się rola kochanki. Drugie jest bardziej skomplikowane. Na Maderze pojawił się bowiem kapitan Mieczysław Lepecki, wysłany tam przez pułkownika Beka, ministra spraw zagranicznych. Lepecki był podróżnikiem i pisarzem i na Maderze pojawił się rzekomo przypadkiem, jednak spełnił rolę, którą mu zalecił Bek. Prawdopodobnie miał skłócić Piłsudskiego z Lewicką. Nie było to specjalnie trudne, gdyż Lewicka miała w swoim życiorysie pewną dziwną historię, którą trudno wyjaśnić. Otóż pozostała na sowieckiej Ukrainie do roku 1923 roku i studiowała medycynę w Kijowie. Dopiero potem powróciła do Polski. Piłsudski miał obsesję szpiegostwa sowieckiego i niewykluczone, że uknuto intrygę, która spowodowała kłótnię i zerwanie pomiędzy kochankami. Po powrocie z Madery wizytę Lewickiej złożyła Aleksandra Piłsudska. O czym panie rozmawiały? Nie wiadomo. Natomiast pół roku później Lewicką znaleziono nieprzytomną właśnie tutaj, na terenie dzisiejszego AWF-u. 2 dni później zmarła, nie odzyskując przytomności. Podejrzewano, że było to samobójstwo, inni twierdzili, że usunęli ją ludzie związani z Piłsudskim, a właściwie ludzie, którzy chcieli uniknąć skandalu. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. Moim prywatnym zdaniem, żadna lekarka i żadna kobieta nie zażyłaby środków chemicznych w takiej ilości, żeby 2 dni się jeszcze męczyć przed śmiercią. Jeżeli chciała wywołać szok Piłsudskiego, zażyłaby mniejszą dawkę. Jeżeli chciałaby po prostu popełnić samobójstwo, zażyłaby dawkę skuteczną. Ale prawdy nigdy się nie dowiemy. Natomiast warto zwrócić uwagę na zdjęcia Piłsudskiego z tego okresu, szczególnie po śmierci Lewickiej. Komendant nagle zaczął się przeraźliwie starzeć. W szybkim tempie. Oczywiście być może były to też efekt procesów chorobowych, które go trawiły, ale tak naprawdę podejrzewam, że był to wpływ ostatniej miłości, która odeszła. Jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Natomiast w kolejnym odcinku opowiem o Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, a właściwie o tym, czy był, czy też nie był jednym z prezydentów Rzeczypospolitej. Hej!